Do tego wystąpienia zainspirowała mnie wypowiedź w pewnej stacji telewizyjnej, a także wpisy w internecie związane właśnie z tą wypowiedzią, dotyczącą nie tylko plagiatu przy przygotowywaniu prac magisterskich, ale także praktyki produkowania tych prac na sprzedaż. Dlatego 2 lata temu wystąpiliśmy z pewną inicjatywą, która została odrzucona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale jednak będziemy trwali w jej propagowaniu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby rygor napisania pracy magisterskiej w dziedzinie prawa zamienić na komisyjny egzamin. Komisyjny egzamin, który skutkowałby oczywiście nadaniem tytułu, a składałby się według naszego pomysłu z 3 elementów. Pierwszym elementem byłoby przedstawienie wobec komisji, podkreślam, wobec komisji, a nie w formie pisemnej, wiedzy prawniczej z 5 lat studiów. Byłby to egzamin, oczywiście nie dotyczący szczegółów jakichś, ale egzamin, w którym kandydat musiałby udowodnić, że no zapamiętał coś z wiedzy prawniczej przedstawianej mu w ciągu 5 lat. To byłby pierwszy element. Drugi element. Przed tą samą komisją kandydat, magistrant, musiałby wystąpić w roli któregoś z podmiotów w postępowaniu prawniczym. Na przykład musiałby zaprezentować obronę w procesie karnym, oskarżenie w procesie karnym. I trzecim elementem takiego egzaminu komisyjnego byłoby przedstawienie i obrona przed tą komisją dokumentu prawniczego. Na przykład umowy spółki, na przykład pisma wnoszącego apelację czy kasację do sądu. Ja wiem, że pojawią się argumenty, że no, profesor prowadzący powinien na przykład pilnować, żeby praca nie była plagiatem. Ja sądzę, że w tej chwili problem plagiatu prac, na przykład prac magisterskich w dziedzinie prawa, schodzi na drugi plan. Bo po cóż popełniać plagiat i narazić się na odpowiedzialność karną, bo przecież plagiat jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 3 lat, jak można na rynku za kilkaset złotych taką pracę kupić, która wcale nie musi być plagiatem. Ona może być napisana oryginalnie. Chcemy zaproponować dyskusję. My nie przynosimy tutaj jakichś gotowych rozwiązań. My proponujemy pewne rozwiązania, a głównie chodzi o to, żeby zapoczątkować dyskusję.